Dzień dobry, tu Dzinrago. Dzisiaj pokażę Wam banutę pierwsze piętro. Aby odblokować skrót na banutę, należy użyć Ego of Many na głowie kobry, która znajdowała się tam pomiędzy tymi dwoma portalami. Oprócz tego należy wykonać quest Ape City i wtedy będziecie mogli tutaj przychodzić przez miasto Małp. Ale na pewno szybszą i sprawniejszą opcją jest właśnie wykorzystanie tego skrótu. Chociaż na nowych serwerach to jajko od bossa Hydr, które może nam wypaść po wykonaniu taska, jest naprawdę drogie i nie każdego będzie na to stać. Ale na starszych serwerach, które mają już wyrobione ceny i jest sporo graczy, te Ego of Many są naprawdę tanio i polecam ich po prostu zakupienie z marketu. Oprócz tego na tym piętrze znajdują się teleporty do dwóch bossów, które właśnie są z tego taska, bossa Medus oraz bossa Serpent Spawnów. Na całym tym respie znajdują się Hydry, Meduzy i Serpenty, Bombiscy oraz Giesy. Ja na tym filmie Wam tylko pokażę całą tą banutę, wszystkie pokoje, ile mobów znajduje się w każdym z tych pomieszczeń i wtedy będziecie mogli sobie na przykład wybrać, między którymi pokojami będzie Wam najwygodniej tutaj biegać, albo na przykład jak traficie jakiegoś preja na serpenty, które pomieszczenia na przykład takim paladynem na 130 levelu będzie Wam najwygodniej bić, albo jakby się trafią hydry na jakiegoś preja, to które pomieszczenia będzie Wam najwygodniej bić. Na przykład polecam na serpenty całą tą lewą część, którą właśnie teraz przebiegaliśmy. Naprawdę jest tutaj sporo właśnie samych serpentów i parę innych tam mobków, ale naprawdę dużo serpentów. To właśnie tu było widać teleport do jednego z bossów, chyba Medus właśnie w tym wypadku. I tutaj zaraz wejdziemy do pomieszczenia, gdzie znajduje się naprawdę dużo hydr, więc dobra część na wykonywanie taska na hydry. Najlepiej jak już się wybieramy na banutę, na którekolwiek piętro, mieć ze sobą zabrane wszystkie trzy taski na hydry, meduzy oraz serpenty. Jeżeli chodzi o odporności, jakie warto tu posiadać, no to na pewno garlic amulet. Oprócz tego można sobie się zaopatrzyć w Bone Fiddle, który się wkłada tam pod tarczę i jest to drogi przedmiot, więc nie każdego może na niego być stać. Ale jeżeli na kogoś stać, no to polecam, żeby sobie się na niego zaopatrzyć. Na pewno się przyda nie tylko na tym respie, ale na innych też. Ale tam minimalny level na zdobycie tego przedmiotu jest 250 i na pewno spora ekipa, więc na pewno dużo na tych levelach już najprawdopodobniej nie będziecie tutaj ekspić, tylko na niższych piętrach, więc polecam tam później zapoznanie się z innymi piętrami, które będę pokazywał w kolejnych odcinkach. Oprócz tego magiczne klasy do 130 levela mogą biegać tu w terasetach, a po 130 levelu właśnie dobrze biegać tu w gilsetach. Taki lepszy teraset tak naprawdę, więc dużo przyjemniej będzie się tu biegać właśnie po 130 levelu właśnie w tych gilsetach. Właśnie dlatego tutaj dobry tak ten resp taki jest na przykład startowo powiedzmy od 130 levela, ponieważ będziecie mogli sobie wykonywać jednocześnie taski i dobrze poekspić. Jeżeli chodzi o samo to piętro, jest ono bardzo uczęszczane i z powodu w miarę łatwego dostępu, więc często tu bywa, że listy są tu nierespektowane i dużo ludzi się tutaj wbija i może być to trochę dla niektórych denerwujące. I ja tego za często tutaj na to piętro banuty nie przychodziłem. Wolę przychodzić na te niższe piętra, które właśnie pokażę w następnych odcinkach, bo tam te listy są bardziej respektowane. Nic, do zobaczenia w następnym odcinku i bye bye.